Obsługa robota jest niezwykle prosta i intuicyjna. Foton nie wymaga żadnej konfiguracji i może być obsługiwany przez każdego nauczyciela, bez specjalnego przygotowania czy wykształcenia technicznego. Zakupiony robot znajduje się w pudełku, które może być bardzo dobrym miejscem do bezpiecznego przechowywania go. Wewnątrz boksa oprócz robota znajduje się prosta instrukcja, a także przewód ładowania. Robot ładowany jest z tyłu za pomocą kabla micro USB, który możesz podłączyć do ładowarki sieciowej, powerbanka lub wejścia USB w komputerze. Zachęcam Cię do tego, by po pierwszym wyjęciu robota, czy to przez Ciebie, czy podczas zajęć z uczniami, dobrze mu się przyjrzeć. Jego czułki i oczy są zbudowane ze specjalnego, elastycznego materiału przepuszczającego światło. Wewnątrz nich znajdują się diody LED. Z tyłu robota, na jego głowie, znajduje się głośnik. Nie brakuje również mikrofonu, który reaguje na głośne dźwięki, klaśnięcie czy tupnięcie. Dzięki niemu możesz też rejestrować własne nagranie i wykorzystać je w pracy z robotem. Czujnik światła sprawia, że robot może reagować na jego pojawienie się lub ciemność. Z przodu znajduje się czujnik przeszkód, pozwalający mierzyć odległość do 100 cm. Koła robota posiadają specjalne antypoślizgowe gumy, co znacznie usprawnia pracę na różnego rodzaju powierzchniach. Na spodzie znajdziesz dodatkowe 4 czujniki, odpowiedzialne za ruch robota po linii. Foton po wyjęciu robota z pudełka jest gotowy do pracy. Wystarczy zainstalować na urządzeniu mobilnym, smartfonie lub tablecie, aplikację pozwalającą na sterowanie robotem i uruchomić Fotona. Ze sklepu Google Play dla urządzeń systemu Android, bądź też App Store dla iPadów i iPhone'ów. Po zainstalowaniu wybranej aplikacji wystarczy ją uruchomić, następnie włączyć robota Foton, naciskając przez 3 sekundy przycisk pomiędzy czułkami. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji wyświetli się okno z prośbą o zezwolenie na dostęp do informacji o lokalizacji urządzenia. To uprawnienie wspiera działanie Bluetootha. Jest konieczne, aby znaleźć aktywne roboty w okolicy. Przy każdym uruchomieniu aplikacja sprawdzi, czy Bluetooth jest włączony. Jeśli będzie wyłączony, aplikacja poprosi o zgodę na uruchomienie go, gdyż jest niezbędny do nawiązania połączenia z robotem. Po chwili robot wyda dźwięk powitania, a następnie jego oczy zaczną mrugać w kolorze białym. W aplikacji klikasz przycisk Połącz. Każdy foton ma swój własny numer. Łatwo znajdziesz go na liście dostępnych urządzeń, dzięki czemu połączenie robota z tabletem jest naprawdę proste. Połączenie zostanie utrzymane do momentu, aż nie wyłączysz aplikacji bądź robota. Po połączeniu robota z aplikacją jesteś gotowy i gotowa, aby rozpocząć aktywności, które możesz przeprowadzić razem z klasą. Podsumowując, po wyjęciu z pudełka foton jest gotowy do pracy. Przed uruchomieniem fotona należy zainstalować aplikację, która pozwoli na sterowanie robotem. Każdy robot posiada swój własny numer, który pozwala go szybko zidentyfikować. Połączenie z robotem jest bardzo stabilne i bezpieczne.